pomysł właściwie jest kontynuacją wydarzenia, które w dwóch odsłonach już odbyło się tutaj w Muzeum Uniwersyteckim. Mianowicie wydarzenia Dotknij Kultury. Dlaczego dotknij obrazu? Ponieważ chcemy pokazać no, szczególną wystawę. Mianowicie wystawę, która osobą niewidzącym bądź niedowidzącym umożliwia kontakt właśnie z obrazem. Wybraliśmy tutaj przede wszystkim cykl obrazów Jacka Malczewskiego, który znajduje się w naszym muzeum, a także można powiedzieć modele, które wykonali studenci Uniwersytetu Pedagogicznego. Wystawa Dotknąć obrazu to jest wystawa, która jest wystawą uniwersalną, jest zaadresowana do osób niewidomych, ale również do osób widzących. Na tej wystawie będziecie Państwo mogli zobaczyć cykl Rusałek autorstwa Jacka Malczewskiego i towarzyszące tym obrazom repliki dotykowe autorstwa już nie jeden raz tu wymienianego Lecha Kolasińskiego. To myślę, że będzie bardzo ciekawym doświadczeniem, ponieważ Jacek Malczewski, wybitny malarz polski, bardzo znany ze skrótów perspektywicznych, nie był prostym zadaniem, jeżeli chodzi o przetworzenie jego obrazów właśnie pod kątem reprodukcji dla osób niewidomych. Oczywiście nie jesteśmy w stanie przekazać wszystkich informacji związanych z konkretnym eksponatem czy też obrazem osobie niewidomej, ale jesteśmy w stanie dać jej jakąś namiastkę tego, co my moglibyśmy nazywać kulturą obrazu. I ta namiastka, myślę, może być czymś bardzo ważnym dla kogoś, kto powiedzmy nie widzi. Jest to jak gdyby obiektywna informacja z innego zupełnie świata, ze świata ludzi widzących. Ja przygotowałem replikę Nagrody Nobla Wisławy Szymborskiej dla osób niewidomych, trzykrotnie większą od oryginału, tak żeby była zdatna do dotykania, ponieważ osoby niewidome też mają określoną czułość palców. Wobec tego takie powiększenie umożliwia im dostrzeżenie większej ilości szczegółów. Ciekawą informacją jest, że druga kopia tej repliki znajduje się w Muzeum Noblowskim. Przygotowałem również przystosowania dotykowe do obrazów Jacka Malczewskiego, klocki do uczenia osób niewidomych czytania takich ilustracji, jak i ilustracje z przewodnika Dotknij Kultury 2012. To jest w dużym stopniu kwestia cierpliwości, ponieważ projekt jest dosyć nowy. W związku z tym cały czas zdobywamy kolejne doświadczenia. W Polsce są dwa dokumenty mówiące o tym, jak takie ilustracje przygotowywać, zatwierdzone przez Polski Związek Osób Niewidomych. Natomiast my cały czas próbujemy je przystosować do naszej pracy. Trzeba dodać, że każda ilustracja jest konsultowana z osobami niewidomymi, w związku z tym my sprawdzamy czytelność tych ilustracji, tak żeby one mogły przekazywać bardzo konkretne informacje o chociażby kształcie, ruchu postaci, jak to jest w przypadku ilustracji dotyczących obrazów Jacka Malczewskiego.